Stronę Artur Siubiak. Dla tych, którzy mnie nie znają, Król Artur. Kiedyś zasunąłem bramką z Norwegią. W ostatnich sekundach rzuciłem taką decydującą i dzięki temu zdobyliśmy w 2009 roku medal na Mistrzostwach Świata. Mówię wam to dlatego, ponieważ była ta sytuacja, której nie można było przewidzieć. Wydaje się, że w beznadziejnej sytuacji w ostatnich chwilach udało się akurat mnie przechylić szale zwycięstwa na własną korzyść. To są rzeczy bezcenne, które sport wam właśnie daje, których nie kupicie za żadne pieniądze, więc namawiam was do uprawiania sportu, do ruszania się, abyście takie emocje, jak ja w meczu z Norwegią przeżywałem. I kupicie wiele w życiu, ale nie kupicie bycia reprezentantem Polski. Ja wielokrotnie przez 15 lat reprezentowałem nasz kraj. To jest fantastyczna sprawa. A bycie na Igrzyskach Olimpijskich to jest marzenie każdego człowieka, każdego sportowca. Również tam byłem. I to wszystko możecie osiągnąć, jeżeli tylko będziecie chcieli. Bo każdy, niezależnie od tego, skąd pochodzi, co robi, czym się zajmuje, ma pewne predyspozycje, które można wykorzystać w sporcie, a poza tym sport to też wychowanie. Siemano, z tej strony Damiano, zapaśnik, brązowy medalista olimpijski i obecny zawodnik KSW. Chłopaki i dziczyny, słuchajcie, namawiam was do sportu, ponieważ sam byłem młodym chłopcem, w wieku 9-10 lat zacząłem uprawiać sport i tak naprawdę on wyprowadził mnie na ludzi i to, kim jestem i to, co osiągnąłem i kim mogę być teraz, czyli naprawdę porządnym sportowcem, porządnym człowiekiem, dobrym przede wszystkim człowiekiem. Wychowywałem się też, można powiedzieć, na różnych dzielnicach z różnymi osobami. Moi koledzy, moi rówieśnicy, którzy po prostu nie poszli w drogę sportową bądź tą szkolną, gdzie w waszym wieku jest to dosyć bardzo ważne, no różnie gdzieś tam są, teraz siedzą, raz jedni są, jednych nie ma. Także słuchajcie, sport to zdrowie, sport to przede wszystkim dyscyplina i nauka swojego zachowania. Także uprawiajcie sporty, zachęcam do tego wszystkich, trzymajcie się i pozdrawiam serdecznie. Jestem profesjonalnym sportowcem, 25 lat grałam w siatkówkę. Zaczęło to właśnie na Bemowie, w szkole 321. To był najzwyklejszy SKS siatkówki. Chodziłam tam dwa razy w tygodniu i generalnie to wszystko się od tego zaczęło. Sport mi dał przede wszystkim zdrowie, ale piękne życie. Życie na dobrym poziomie, poznanie ciekawych ludzi i różnych tradycji na świecie. Z strony Kasper Lachowicz. Ja co prawda nie grałem w NBA, powiem więcej, nie grałem nawet w pierwszej lidze, nie grałem w Ekstraklasie, nie grałem w kadrze Polski, ale dzisiaj, kiedy jestem trenerem koszykówki i zajmuję się indywidualną pracą z zawodnikami, trenuję ludzi właściwie z każdego tego szczebla, no może poza NBA, ale współpracuję również z ludźmi z NBA. Takie mam szczęście, a może to nie szczęście, a po prostu efekt ciężkiej pracy. W moim przypadku ta upartość, która jest nieodłącznie związana ze sportem, mogę powiedzieć, że chyba troszkę uratowała mi życie, bo jak miałem 16-18 lat, to w moim życiu bardzo, ale to bardzo dużo było imprez, marihuany i innych tego typu rzeczy. No i dzięki koszykówce jestem tu, gdzie jestem bardzo spełnionym człowiekiem, robię to, co kocham i mogę się dzięki temu utrzymać, a w dorosłym życiu to jest bardzo ważne, że możesz otrzymywać pieniążki za to, co kochasz robić, no bo nie musisz robić rzeczy, których nie lubisz. I to jest mega istotne. Dlatego wszystkich was zachęcam do tego, żebyście rozwijali swoje pasje, żebyście zastanowili się, co lubicie lubić najbardziej. Tylko proszę was, żeby to nie była odpowiedź spać. Okej? I rozwijajcie te pasje przez samozaparcie, przez wymaganie od siebie, przez szukanie inspiracji, szukanie wzorów. Trzymam za was kciuki i mam nadzieję, że już niebawem zobaczymy się na jakimś następnym treningu. Do zobaczenia.